Jesteśmy na Festiwalu Komiksowo Warszawa, Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy 2016 i spotkanie autorskie z autorami komiksu Peruńska Watacha. Ta witryna jest nieosiągalna. Peruńska Watacha, autorami komiksu są kolega Klimek i kolega Sztybor. Zacznę od bardzo prostego pytania, ponieważ jak przeczytałem ten komiks, tam było napisane, że ten komiks jakby od samej strony koncepcyjnej, czekaj, ja was nie widzę, bo teraz już oglądam, że od strony koncepcyjnej powstawał już ileś tam 10 lat temu, tak coś takiego. Czyli mamy jakiś ten rok 2005, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 i tak dalej. I od czego to się zaczęło? To pytanie do pewnie... Zaczęło się, kurczę, w 99 w sumie, bo jeszcze nawet wcześniej, kurczę. Zaczęło się wtedy, kiedy się urodziłeś, to możemy na pewno zauważyć. Ale co było pod początkiem, od czego wyszedłeś? Bo mamy komiks o Słowianach z różnymi wersjami, bo mamy w komiksie trzy wersje, ale coś musiało być takim momentem, kiedy stwierdziłeś, że chcesz zrobić komiks o Słowianach. No tak, właśnie. Wiesz, w ogóle założenia to było tak, że skoro poczytne są rzeczy o wikingach, to może i będzie coś poczytnego o Słowianach, nie? To będzie Państwa rozpraszało. Poczytne coś o Słowianach i ogólnie jestem Słowianofilem, więc jakby w tym kierunku, nie? Działam. To znaczy, że jesteś Słowianofilem? No, że fascynuję się legendami słowiańskimi, tak dalej. Legendami, wiesz, historią. Ale to znaczy, to oprócz, ja rozumiem, oprócz lektury, tak, że czytasz, ale nie wiem, jak są jakieś na przykład rekonstrukcje, czy tego typu wydarzenia, na pewno są, tak, no bo te rzeczy się dzieją, bo ja wiem, że na wyspie Wolin na przykład miłośnicy obok Życów, tak, ja to wiem, bo dostałem scenariusz komiksu, więc to taki mądry jestem, tak. Na wyspie Wolin jest zlot miłośników obok Życów na przykład, tak, i ludzie sobie tam pieką dzika na przykład, tak? Chodzisz tam, tak? To jest takie też zdanie, że też tego typu rzeczy bierzesz udział, czy raczej lektura tak dalej? Na pewno w tym roku wezmę udział, nie? Jak mi o tym powiedziałeś, mam ochotę pojechać do Wolina sobie zjeść pieczone dziki. Jeść, ale to może być fascynujące, zwłaszcza, że faktycznie mamy na scenariusz. Znaczy powiem tak, ja wiem o czym mówić, bo wiesz, bo dzięki temu mam jakby szerokie spektrum na ten, na uzbrojenie i tak dalej, bo oni są bardzo dokładni w tym, co robią, nie? Konstrukcja. Więc też jakbym pomagał w reserwie, nie? No, czyli dla ciebie jest istotny werys, czyli żeby to odtworzyć, czy dla ciebie jest istotne to, żeby to jednak tak, czyli opierasz się na tym, że ktoś napisał, że Słowianie nosili się, tak, powiedzmy w 975 roku, a ktoś a czy raczej starasz się też coś dodać z tego ze swojej wyobraźni? To znaczy ja powiem tak, że jeszcze jakieś 5 lat temu być może bym, wiesz, rysował na rękawach po każdym kwiatku i tak dalej, żeby odzorować to. A teraz, no w sumie, wiesz, bardziej jest ważne to, wiesz, flow jakby powieści, nie? Tego, jak ona przewodzi i tak dalej. Lepiej mi się rysuje właśnie w taki szybki sposób, nie? I myślę, że po prostu bo to było tak, ja zrobiłem, może tak jak mówisz, nie? Zacznijmy od początku, od czego. Pierwszy komiks to było jakieś, jak pracowałem nad strażnikami Nowego Pióra dla Mandragory z Przemkiem Wróblem, właśnie ja wpadłem na ten pomysł, żeby zrobić komiks o szamanie. Czego już wcześniej mówię, tam zresztą napisane w komiksie, o co tam chodzi. I wymyśliłem sobie scenariusz, napisałem, rozrysowałem go. Złożyłem do żółtej teczki i po prostu była taka sytuacja, że miałem zielone światło, w sensie zaufał mi Przemek i mogłem to robić, co chciałem. No ale jakoś tak się stało, że w międzyczasie Mandragora zaczęła się zamykać i ja zrobiłem 16 stron, no i to gdzieś umarło. Po czym rok temu, gdzieś tam w styczniu, zrobiłem jakieś w domu na Śląsku, zrobiłem jakieś przerobowanie i znalazłem właśnie no papiery, nie? Zresztą rysowane i właśnie tam była to żółta teczka. Jak to przeczytałem, po prostu na tyle mnie też trzeba zapiąć, powiedzmy. No bo wiesz, szkoda mi materiału 16 stron, no robiłem następne tam, nie wiem, 16 czy 18 stron, jakby podrabiając sam swoją kreskę. Bo mówię, tam te dwie rzeczy, które z Bartkiem mówimy, to one już też są jakby inaczej prowadzone i też jakby jest inna kreska, nie? Więc chciałem to zamknąć, po prostu chciałem to zamknąć, żeby ruszyć dalej, bo bez tego bym nie ruszył dalej. Naprawdę, mówisz mi,
No, tak bywa. Ja rysowałem te 15 stron, a w sumie wiesz, ja stronę jedną rysuję parę godzin, więc to jest naprawdę, wiesz, to był taki kamień, który się ze mną ciągnął. No dobra, ale rozmawiam z rysownikiem o tym, tak skąd bierzesz inspirację i tak naprawdę często jest tak, że to scenarzysta pisze, że tam w planszy czwartej, tak dymek kadr siódmy i nawet czasem rozrysowuje dość dokładnie. Więc przy pierwszej opowieści, bo może zdradźmy, co jest w Permickiej Watasze, co dostanie czytelnik. Dostanie pierwszą opowieść, tak, która jest najszersza zresztą, z tych, którą ty też napisałeś. Tak, tak, tak. Jak to wygląda od takiego procesu twórczego, że siedzisz, co piszesz, czy raczej rysujesz, czy miałeś tą opowieść z góry, czy ona się zmieniła w trakcie, jak to wyglądało z tą opowieścią? Od takiej strony właśnie, jeżeli jesteś sam sobie i rysownikiem, i scenarzystą. To znaczy ja, wiesz, ja bardzo sobie cenię szkołę śledzia, która po prostu robisz sobie na kartce papieru, zasuwujesz sobie jak gdyby kadry, nie? Czy nie kadry, tylko strony. I na tych stronach sobie szkicuję po prostu jak gdyby rzeczy, które tam się dzieją. Po czym sobie robię szkice powiedzmy na A4 po dwie strony, nie? I to tak właśnie sobie wyglądało, że w trakcie pisania jakby, wiesz, w głowie mi się ukazywały najpierw obrazy, do czego później jakby dopasowywałem słowa, które później też ciągnęły ze sobą na dalej historię, więc ona się jakby stworzyła i zamknęła się w tym bodajże 20 stron naszkicowane, takiego szkicu po prostu scenariusze. A w trakcie rysowania jeszcze dochodziły pewne pomysły, które jak gdyby zazębiały się i tak dalej, że w końcu po prostu wyszła całość, nie? A tą całość tak sprawiłem dopiero rok temu, nie? Że zobaczyłem jak to jest, troszeczkę inaczej narrację pociągnąłem. Jest, I pojawił się nowy scenarzysta bardzo Sztybor. Powiem tak, jestem najnowszy, bo to jest. Bo to też jest ciekawe, że Arek z trzema pracowałeś z tym. Nie tylko Michał Grałek, ale był jeszcze Fabian był i był jeszcze Gilicki. A no tak, bo jeszcze był zagraniczny scenarzysta, więc. Więc ja jestem takim ostatnim scenarzystą, który nad tym pracował. Dobra, to co było, dlaczego, no dobra, bo ty robisz komiks, wymyśliłeś scenariusz, czy modelkę, tak, poszukujesz scenarzystów nagle, tak, czy jak to było? No bo tak, no bo wiesz, bo jednak mimo wszystko jako rysownik lepiej się czuję w rysowaniu historii, mogę mieć już pomysł i tak dalej, jeżeli masz, wiesz, sam można to napisać, tylko to też kwestia jest okej, to co może być ciekawe dla osób słuchających, to jest to, jak się szuka scenarzysty. Oprócz tego, że jest taka grupa na Facebooku, że szukam scenarzysty rysownika. No jest, no my się ze Sztybowem znamy trochę, nie, więc ja do niego zadzwoniłem, siedzieliśmy, gdzieś się wypowiadaliśmy. I potem dostałem scenariusz, narysowałem 5 stron, potem dostałem drugi scenariusz, narysowałem 10 stron, stwierdziłem, że kurde fajnie jest. No, Sztybor, co dostałeś na początku? Co ty widziałeś? Co ty wiedziałeś o tej historii? Znaczy, co ty chciałeś z nią zrobić? Dlaczego chciałeś z nią coś zrobić? Bo to jest fajne wejść do cudzego świata i wymyślić coś po swojemu. To raz, dwa, że znałem tę historię już od dawna tak naprawdę, bo ja chyba ich widziałem Michała fragmenty i bardzo fajne strony, z którymi chłopaki byli w Angulendu, później pojawił się też Fabian, więc jakby ja, no jak się zna Arka, to się wie, że no, przez godzinę musi przynajmniej pogadać o Wilczanie i to jest fajne, bo jakby właśnie stąd wychodzi ten miłość do tematów słowiańskich, czyli że dużo o tym wie i potrafi tym w jakiś sposób zarazić. I wiesz, no, to jest tak, że ja wiedziałem, co stworzyli inni scenarzyści, wiedziałem, jakie historie napisali i to też było o tyle fajne, że z jednej strony wchodziłem do cudzego świata, z drugiej strony nie miałem żadnych ograniczeń, to znaczy to nie było tak, że Arek mi powiedział, musisz zrobić sequel w tej historii, albo tutaj brakuje mi trzech plansz, więc napisz dialogi, to nie było w żaden sposób taki, tylko powiedział, masz tutaj postaci, świat znasz, więc zrób coś z tym. A że świat był fajny, postaci były ciekawe, to no, zrobiłem coś z tym, w sumie na dwa różne sposoby. Nie jakie? No, jeden pierwszy short jest taki, że opowiada o jednej z postaci Perumskiej Watachy, natomiast drugi short, który jest jakby takim
taką trochę wersją demonstracyjną tego, co może jeszcze powstać. Jest takim może modnym obecnie, takim trochę prequelem, trochę originem, bo opowiada o tych postaciach, kiedy były dzieciakami, wiesz. Mhm. Więc to jest takie podejście, którego chyba jeszcze nie było w peruńskiej wadacze. A to też mnie jakoś ujęło, że może pokazać, jak to się wszystko zaczęło. I tam oczywiście to, co Arek pisze w tym albumie, że może i u niego samego się zmieniały w ogóle wizje tych postaci, a jak ja wszedłem, to część poczułem tak, jak powiedzmy czuli inni scenarzyści, część poczułem inaczej, ale no nie wiem, no trochę to się, myślę, od pierwotnej wizji może oddaliło, ale jednak duchowo jakoś tam... Ale to nabrała jak drugiego dna, nie? Więc... No więc tak to wyglądało. Bo ta historia, dwie historie twoje, jakby od tej pierwszej historii, tak głównie odróżnia to, że twoje się nie trzymają tak bardzo tych realiach, tak, aż tej słowiańszczyzny właśnie są bardziej przerzucone przez film nowoczesny. Tak to przynajmniej ja odebrałem, tak? Teraz moje pytanie jest tak, to co ciekawego mówicie, to jest cały czas taki wątek, że mamy do czynienia z jakimś dużym światem, chociaż mówicie cały czas o ogólnie, który jest pierwszy, bo jest chyba taka, to jest... Wbrew temu, co wy mówicie, jak można was zrozumieć. No właśnie, ale was można zrozumieć, jakbyśmy mieli teraz do czynienia z pięcioczęściową sagą, tak? Wielkim światem, który już został dawno temu dany. Tak, to jest pierwszy album. Więc pytanie jest właściwie, co z tym, gdzie jest ten cały wielki świat? Bo powiedzmy, że mamy do czynienia z 20-parostronicową, tak, chyba opowieścią pierwszą i tym kilkustronicowymi opowieściami kolejnymi. Gdzie jest cały ten świat? Kiedy go będziemy mogli zobaczyć? Bo myślę, że warto, co znaczy już polecam oczywiście komiks pod tym, który jest Kometa numer 1. Ale co dalej z tym będzie się działo? Jak macie zamiar ten świat pokazać, jak bardzo dużo od tym jest? Bo jeżeli bohaterowie już mówicie mi, że w pierwszej opowieści są staruszkami na to, a później właśnie są, jak mam Torgal młodzieńcze lata, tak, tutaj mam też powrót do młodości, no to gdzieś ten świat musi się ukonstytuować, gdzieś się musi pokazać czytelnikowi. Jaki jest pomysł na to? Znaczy, pomysł wygląda... Mogę? Tak. Pomysł wygląda tak, że... proszę, ale dziękuję. Mówić. Opcja jest taka, że ja mówię, pierwsza część jakby była zamknięta, to i tak jakby to miała być trylogia, więc tak to wygląda, że się zaczyna, jakby się w ogóle nie chciało kończyć. A pierwsza moja część, więc to jest coś, co mówię, musiałem zamknąć i ten, no wiesz, od roku sobie rozmawiamy na ten temat, wiesz, gdzie to umiejscowić, tą historię i tak dalej, w jakim czasie. I mamy jakby zarys tego wszystkiego, w jakim okresie mniej więcej to się dzieje historii. Aczkolwiek nie chcę pokazywać historii jako takiej, chcę przygodówkę zrobić. Po prostu, wiesz, fajne przygody, wiesz, w tamtym okresie z tamtymi realiami, ludźmi i tak dalej, i tak dalej. No i przeniosłem jak gdyby z naszych słowiańskich słowiańskich tutaj ziem troszkę bardziej na południe, też słowiańskie, ale tylko Macedonia, prawda, tam nie wiem, Chorwacja i tamte klimaty, nie? No, też się fajne bardzo rzeczy dzieje. Więc mamy też czy inaczej, no muszę powiedzieć o tym panu. Coś się pisze. W ogóle jest tak, bo też nawiążę do tej historycznego tła, że ja powiedziałem, jak gadaliśmy o tym, powiedziałem Markowi, że nie jestem historykiem i za dużo o tym nie wiem. Więc to jest też fajny układ, że ja piszę przygody, co się dzieje. I też była taka sytuacja już w 50 latach, Marek na przykład mówił, ej, ten Viking może nie powinien być, powinien mieć bodajże inne imię, tak. Niech on będzie Wikingiem takim, a nie takim. I to jest dla mnie też fajne, ponieważ jest to osadzone jakby w jakimś okresie historycznym i geograficznym. Ale nie jest to też mówione wprost, to wychodzi właśnie jakby imionami, sytuacjami, architekturą i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajne, że spodoba się osobom, które się tym interesują, a jednocześnie jest uniwersalne. To jedna rzecz, a druga odnośnie tego, co się pisze, no to ten trzeci short, te 10 stron, to jest tak naprawdę, on jest tutaj zamknięty, ma formułę zamkniętą, natomiast w planowanym przeze mnie w głowie i na kartce albumie, tam jedna ostatnia strona albo i dwie,
ulegają zmianie i to jest punkt wyjścia do takiej klasycznego francuskiego 46-stronicowego albumu. Dobra, to na razie pytanie, co się może, bo okej, okay, no mówisz, że nie, że w tym świecie nie jest skrępowany, tak, bardzo. Trochę jest architektura, są odniesienia do mitologii, powiedzmy, do jakiejś tam rzeczywistości, no powiedzmy, że ludzie nie mają tam, tak? Też nie wiem, właśnie. To jest moje pytanie, co może zrobić bohater w tym świecie, a czego nie może? Czy dziwić te ograniczenia? Znaczy, ja rozumiem, że nie wyślą SMS-a, ani nie zaciągać na tamtamach, tak? Ale jakby na tym, nie o tym chcemy mówić. To gdzie widzisz ograniczenia właśnie tej historii w ramach tego, że jesteś na tej Słowiańszczyźnie? No bo powiedz sobie, że Słowiańszczyzna w literaturze polskiej, a już zwłaszcza w komiksie, jest bardzo mocno wprowadzona do wydarzeń fantazy, do wydarzeń mitologicznych i to zawsze, nawet jeżeli autorzy próbowali od tego odejść, to więc co kończyło się właśnie tak jak w tej pierwszej części, która bardzo mocno do tej takiej, powiedzmy sobie, etnicznej Słowiańszczyzny się odnosi. Więc co może zrobić bohater, czego nie może w ramach tych ograniczeń? No, na pewno nie może, tak jak powiedziałeś, właśnie klamki, SMS-y jakby nie wchodzą w grę, jakby to ograniczenia czysto epokowe, może tak. Ale jest też to, co powiedziałeś, że myślę, że... No bo to jest komiks przygodowo-fantasy, nie? Jest magia, są bóstwa, bogowie i tak dalej. Może w tym ostatnim najmniej to widać, bo tam jest niewiele magii. Ale wydaje mi się, że mieliśmy rozmowy kiedyś o jakimś tym aspekcie historycznym, że... To jest zawrzęska sprawa. Że to nie jest tak, że uciekamy w... No, powiedz. 950. Co wiesz na temat 950 roku w Chorwacji? Ale to ja wasz. No właśnie. No, nie, to jest tylko pytanie takie, wiesz, nie w sensie ten. No po prostu pytanie, kto coś wie na temat, co się działo w 950 roku w Chorwacji? I podejrzewam, że sporo specjalistów oprócz tego wiedzą. No są wiedzą, nie? Ale wiesz, no ludzie, którzy czytają komiksy, no jest mała, może wąska grupa, która się tym zainteresuje i ich interesuje historia, która się dzieje. No powiedzmy, że to się dzieje w Chorwacji w 950 roku. Ja wiem, dlaczego się to dzieje w 1950 roku, bo ja znam jakby kontekst historyczny wszystkich krajów, które działy się, żyją wokół siebie i tak dalej. Wiem, jaka była sprawa między Bizancją, między Cesarstwem Chazarskim, i tak dalej. No, wiesz, to jest historia, która pomaga mi tylko uzupełnieniu tego, co Bartek pisze, ale pisze na przykład. No więc ograniczają nas jakby takie rzeczy, że ja na przykład sobie wymyślę, okej, jadą tu i tu. Jarek mówi stop, nie mogą pojechać tu i tu, bo tego wtedy nie było. Więc szukamy zamiennika, jak było z Wikingami. Więc takie rzeczy nas ograniczają, ale właśnie tutaj, kiedy coś nas ogranicza, a jest to bardzo ważne dla historii, to wtedy można pójść w fantasy. Czyli wykorzystać bóstwa, magię i postaci, które będą odpowiednikami tych postaci historycznych, które... Nie macie takiej obawy, że jak z kilkoma książkami na temat Słowian, pierwszych Słowian, tak zwłaszcza, czy na temat ostatniej książki o Mieszku I, była taka dość głośna, że ten temat, nie dość, że oczywiście jest popularny, pewne popularne wyobrażenie, tak jakby... Załóżmy, że 99% populacji nie ma potrzeby, ponieważ musimy prowadzić psa na przykład, tak, codziennie. Nie ma potrzeby zagłębiać się w to, a lubi takie historyki poczytać. Ale jednocześnie to budzi skrajne kontrowersje, tak? Znaczy ludzie w XXI wieku zaczynają się naprawdę na forach bić o to, czy ktoś nosił dzidę, która była tak zakończona, czy inaczej. Tak? Nie boicie się, że przypadkiem trafia, wychodząc w ten świat, tą zabawę, przepraszam za słowo, to oczywiście w grubym cudzysłowie, że nie boicie się nagle, że wejdziecie do takiego właśnie świata, który wam powiedzą, słuchaj, ale tutaj właśnie ten but powinien mieć inną podeszwę. Dla mnie to kompletnie są, znaczy mało, jakby trzeba zwizualizować, co tam może być dla mnie, tak? Czy nie boicie się tego, że gdzieś tam traficie na ten mały właśnie, to jest problem Elżbiety Herezińskiej, tak? Która pisze fantastyczne książki, to są absolutną fikcją, ale one są brane przez ludzi jako coś, co będzie prawdą historyczną, oparte na badaniach, wręcz po prostu era herezińska chodząca po wykopaliskach, tak? To w ogóle nie, era herezińska siedzi w domu i pisze książkę o pewnym wyobrażeniu dotyczącym piastów, tak? Swoim i to jest fantazja na przykład. Jest
historyczną, całkiem fajne, tak? Nie boicie się tego? Ja się nie boję, się niczego nie boję. To bardzo dobrze, to ja się cieszę, bo to chyba nie jest droga wolność. Ale znaczy, szukam trochę, bo ja rozumiem, o co ci chodzi. To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie i właśnie Arek kiedyś myślę, że bardzo mocno dążył do tego, żeby to był większy realizm w rysunku i też w treści. Teraz jest to bardziej myślę, popkulturowe niż wcześniej. Ale wiesz, to też nie jest w dalszym ciągu, to nie jest gra o tron, która jakby, to nie jest Władca Pierścieni czy gra o tron, które w ogóle są jakby stricte fantasy w 100%. Ale też... Znaczy ja mam życzę gry o tron, tak? Znaczy, dobra, to ja wspomogę. No co jest taka, z 5 lat temu strasznie się bałem, co powiedzą, wiesz, że ten bóg będzie inaczej wyglądał, że ktoś może doszukać się, że tam wzory na koszuli nie są takie, więc wiesz, przegrzebywają to i tak dalej. I to faktycznie, wiesz, dla Francuzów to jest bardzo fajna robota, nie? No bo masz czas na ten research, wiesz, to siedzisz w tym materiałach i wiesz, jak masz za to pieniądze fajne i masz dużo czasu, to nie ma problemu, mogę siedzieć i wiesz, i wtedy wiesz, stajesz się jakby profesjonalistą w temacie swojej komisji. A teraz, wiesz, to jest historia, którą chcę powiedzieć, luźno, nie wiem, Kajku i Kokosz, tam się ludzie zastanawiali, czy ta dzida jest, kurczę, nie wiem, taka czy inna, czy ma przed dzidzie, za dzidzie, czy wśród dzidzie, no nie, no. Chodzi o historię, nie mam takiej obawy, nie mam takiej obawy i jeżeli ktoś będzie chciał, to możemy porozmawiać na boku, wiesz, na temat, wiesz, i partnerstwa i tak dalej, nie ma problemu żadnego. Znaczy ja nie jestem jakby tak, może jestem też odgłaszaniem własnego zdania tutaj trochę, ale takie, że w momencie, kiedy masz książkę, do której później trzeba brać autora na spytki na boku, żeby przypisy zrobił, to tak też ma to swoje konsekwencje, tak, ale... W ramach tych światów, właśnie, bo od razu się odnosić do Kajka i Kokosza, właśnie zaraz moje pytanie, czy nie, to co było, że nie obawiacie się tego, że to cholera w polskiej komiksie po prostu przeorany temat. Nie, to fajnie, żeby ktoś wypływa na wody, jakby też, bo oczywiście można zrobić tak po 1000 powieści erotycznych, też tak co Greya, tak? Jakby i spoko, się fajnie czytało. Ale... Serio? Odsyłali później autorce, ale to wiesz, ale najpierw kupili. Można przerobić ten temat na 1000 sposobów. Myślicie, że to będzie atrakcyjne dla czytelnika w 2016 roku, albo 2017? I kolejnych latach. Co spowoduje to, że to będzie atrakcyjne czytelnikom? Bo nie chcecie, żeby to było atrakcyjne. Nie, no bo wiesz, no, pan Kajko i Kokosz to jest zupełnie inny niż Kajko i Kokosz. Jak będzie pierwszy? To jest... Rzucimy kolorowie. Tak, że to jest jakby... No wydaje mi się, że w polskim komiksie czegoś takiego... takiego konkretnie nie było, bo to nie jest jakby w 100% tak słowiański komik, właśnie tutaj wchodzi tam Macedonia, Chorwacja i tak dalej. W tym planowanym albumie też będzie jakby bogata kultura żydowska, przynajmniej tak ja bym chciał. Więc jakby to nie jest gród i nie wiem, Piastów i tyle. Zmiozorujemy biskupi. Tak, dokładnie. I tak, wiem, czy to będzie ciekawe, no więc wydaje mi się, że to już samo w sobie jest oryginalne i czegoś takiego nie było w polskim komiksie i plus do tego jeszcze dodać fantasy. Nie wiem, jak jest w książkach, jakby literatura fantastyczna polska jest odległym dla mnie tematem, ale w komiksie czegoś takiego chyba nie czytałem, nie widziałem. Tym bardziej, że to też jest z tym nowym pomysłem, z tym jakby odmłodzeniem tej ekipy wchodzimy też jakby nie tylko do jakby dorosłego, hardkorowego czytelnika, ale jakby tym popularnym teraz termin Young Adults. Jest to trochę skierowane właśnie do nastolatków, do trochę Young Adults, do tego typu czytelnika, do którego według mnie w Polsce mało kto kieruje popkulturę. Nie boicie się, że po tym tomie, bo właściwie ten tom Królewska Watacha zaczyna być takim tomem zero. Jak się w niektórych, zwłaszcza w Mandze, tarło, że w którym wypuszcza się te tomy zero, tak? Już Fight Club na przykład też numer zero. To jest właśnie tom zero i pokazujący różne możliwości tego świata, tak? Jego modalność, tak?
No właśnie, bo on jest taki od tej dorosłej strony, tej pierwszej części dorosłej do tej opowieści bardziej młodzieżowej, no bo tej części dorosłej, no to powiedzmy sobie, że jest całkiem ostro, tak? I niekoniecznie to nawet się wydaje się to jak adult oczywiście, ale powiedzmy, że na tyle, żeby rodzice, przynajmniej niektórzy nie widzieli tego. Musimy im parę kadłów zmienić. Aha, no niekoniecznie musi zmieniać, tylko po prostu zamazać cycuszki. Nie, to jest tak. To jest tak, że ludzie pytają na Facebooku, czy coś jest na czas. Chodzi się o cycuszki po prostu. No, nie powinien się użyć tego słowa. Nie, to już nie na przedmieszczenie. Nie. To jest wysysanie energii, że się mówi. To jest dusiołem, prawda? No, wy jesteście, wiecie co, metafizycznie jakiś taki realizm obrzydliwy uprawiam w takim razie. Okej. Okay. Więc wracamy na waszą metafizykę. Więc w takim razie na waszej planecie faktycznie jest ten tom zerowy. Kiedy możemy się spodziewać w takim razie, czy my czytelnicy, tom 1, 2... Ja go rysuję. Ja czy tom pierwszy ja go rysuję. A dosyć szybko rysuję, więc jak nie na październik, tylko musiałbym kolorystę znaleźć, żeby na październik się wyrobię. Jak nie znajdę kolorysty, to dopiero znowu na badę masetę Warszawy. No właśnie, bo moje ostatnie pytanie, że mam scenarzystę, rysownika i mam bardzo fajne kolory na okładce. W środek niestety mamy czarno-biały, co ma czasem duży plus, bo przy szkicach jest rewelacja. Przy niektórych elementach, umówmy się, nie jest może najwybitniej, tak? I co z tym kolorami? Czy będą kolory, jeśli planujecie, bo okładka jest super, jeżeli chodzi o kolorystykę, tak? Fajnie te postaci wyglądają, one wyglądają właśnie z takiej bajki, która będzie później kontynuowana, jak będzie animacja i w ogóle będzie nowy adventure time. No może nie to, ale jest fajnie, tak? Czy będą kolory, planujesz te kolory, jest uzależnione właściwie od tych kolorów, coś, co będzie dalej, jak to wygląda? Dobrze, to ja teraz nawiążę do tego, co teraz... Nawiążę do albumu Zero, jak to określiłeś. Ja go szybko robiłem, w ciągu miesiąca go sam złożyłem, dynki złożyłem i tak dalej, i tak dalej. Pomagałem jeszcze w kolejce własnym dyslektykiem, więc miałem kupę błędów przy pisaniu. Ale nie o tym. I mówię, to chciałem, tak ci mówiłem wcześniej na początku rozmowy, że chciałem ten etap zamknąć. Też właśnie chciałem wypuścić zajawkę jak gdyby, tego naszego pomysłu, właśnie w tej postaci tych 10 stron czarno-białych. I to jest jakby zamknięty już ten, a tak. Planuję w kolorze normalnie, z takim pięknym kolorem francuskim. W sensie mówię, jak mi nikt nie pomoże, sam to zrobię, ale to dopiero będzie na następne spotkanie warszawskie. I zrobię to. Zrobię go, bo wiesz, bo... Trzymajmy cię za słowo. Bo nie muszę na tym zarabiać, o to chodzi, wiesz. To ja robię dla siebie. Warunki socjoekonomiczne jakby życia artysty w Polsce są oczywiście interesującym tematem, ale nie wyczerpiemy go nawet dużą konferencją. Więc ponieważ powoli nam się zbliża kolejne spotkanie, a przy okazji na dole możecie jak najszybciej kupić perłę z chrobotachę na stoisku Roberta Zaremby, wydawnictwo Roberta Zaremby. Myślę, że o sprzedaży tego też jednak jednocześnie jakoś przyszłość jest zależna zawsze, więc polecamy. I cóż, do zobaczenia za rok z albumem w kolorze, już numerem 1 w formacie, w dużym formacie. Jeszcze nie wiem, czy warto numerować, bo to wiesz, nigdy nie wiadomo, nie? Jak jest 1, to musi być 2. 0,7 na razie. Na razie proponuję 0,7. Nie, serio po prostu w Polsce. No i to jest właśnie rozmowa z komiksarzami. Nie, tak? Bo chciałem teraz, wiesz, ty nie, podpuścić, żeby podowalać kulturze gniewu na przykład. Nie. Nie, naprawdę. Ja mówiłem, że teraz to już 0,7, tak? Ja takie ładne miałem podsumowanie. A wy mi zaczynacie. Ale ja nie odpowiedziałem jak ty. Jest. Wszyscy. Właśnie problem jest taki, że komiksiarze nie piją alkoholu. Komiksiarze nie piją alkoholu, komiksiarze... Tak, bo my wybijamy cały szampon, to prawda. Szampon, biały jelej. Tak więc dziękuję wszystkim za spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia Zero przy kolorowym albumie Perłyska Fataha, część 07.